Hej, witam Was bardzo gorąco u mnie na kanale w najnowszym filmie i gorąco to jest słowo klucz, no bo niestety już za oknami coraz zimniej, no i nie wiem jak Wam, mi dokucza już taki ziąb, chłodek, trzeba się dogrzewać na wszelkie możliwe sposoby, tak więc przesyłam Wam dużo słoneczka ode mnie. Jeśli chodzi o dzisiejszy film, to chciałabym, żebyśmy sobie wspólnie razem przetestowali najnowszą paletę, którą wyhaczyłam w Action, to jest paleta Club Life i słuchajcie, po ostatniej palecie, którą miałam okazję testować, a była to ta paleta, White Flower, jestem niezmiernie napalona i bardzo ciekawa tego produktu. Obie palety kosztowały niecałe 20 zł, natomiast jeśli chodzi o tą paletę, no to powiem szczerze, to jest chyba najlepsza paleta, jaką miałam okazję wyhaczyć i zakupić w Action. Naprawdę jestem ogromną jej fanką i no, będziemy sobie zresztą jeszcze wracać do tej palety, trochę o niej gadać przy okazji testu właśnie tej palety. Mam nadzieję, że będzie równie dobra, co właśnie ta White Flowers, ale o tym się przekonamy. No tutaj już kolorystyka jest zupełnie inna, bardziej właśnie zgaszona, jesienna, ale o tym też będziemy gadać przy okazji właśnie omawiania, swatchowania i tak dalej i samego makijażu. Natomiast zanim przejdziemy do samej palety, no to chciałabym jeszcze wcześniej, żebyśmy sobie zaczęli od pielęgnacji. Słuchajcie, teraz pielęgnacja moja uległa oczywiście zmianie, mam nadzieję, że i Wasza również. Z takiej letniej na już jesienno-zimową, zupełnie inne kosmetyki. Natomiast partnerem dzisiejszego odcinka jest sklep La Rose, no i mam od nich trochę właśnie nowości w moim kufrze. To są perełki bardzo takie tanie, drogeryjne i oczywiście koreańskie, bo sklep La Rose specjalizuje się głównie w takiej właśnie azjatyckiej, koreańskiej pielęgnacji. Oczywiście nie tylko, ale ja głównie kojarzę ich właśnie z koreańskich bardzo dobrych produktów za fajną, przystępną cenę. Tak więc zaczniemy od pielęgnacji i przy okazji też przetestujemy sobie trochę nowości. Co Wy na to? A nuż coś Wam tutaj wpadnie w oko i dzięki temu będziecie mogli wprowadzić go do swojej jesienno-zimowej rutyny. Dobra, nie chcę już przedłużać, przechodzimy już może do samego testu. Opaska oczywiście musi być, żeby tutaj zaraz nie pofajdać włosów. No i zaczynamy. Słuchajcie, mam tutaj dość sporo tych produktów. To są nowości w moim kufrze, natomiast jeśli chodzi o La Rose, to są bardzo takie, no, perełki. Fajne kosmetyki, jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny. Przynajmniej taką informację dostałam, także zaraz się o tym przekonamy. Zaczynamy oczywiście od oczyszczenia twarzy. Zróbmy to tak od A do Z, jak to być powinno. Pyongyang Yul to jest pierwszy produkt, którego będziemy używać, Deep Cleansing Oil, czyli produkt na bazie oleju, który mocno, porządnie doczyszcza. Fajne opakowanie, bardzo mi się podoba. Przyznam szczerze, że ja jestem fanką Pyongyang Yul, bardzo lubię ich produkty, są bardzo mocne w działaniu, a przy tym delikatne dla skóry, więc łączą w sobie tutaj delikatność, a z drugiej strony takie konkretne działanie i skuteczność. Także zaczynamy, muszę sobie tutaj ściągnąć zabezpieczenie. Bardzo mi się podoba ta higieniczna pompeczka. Produkt wodnisto-oleisty. No i działamy. U mnie tego typu produkty, takie właśnie olejki myjące, to dosłownie są chyba jedne z najbardziej takich długotrwałych produktów, bo no dosłownie wydajne są mega, nie mogę ich nigdy zużyć. Tego typu produkty są świetne w pielęgnacji jesienno-zimowej dla osób, które mają cerę dojrzałą, czy suchą, przesuszoną, bo dają takiego fajnego jeszcze nawilżenia, odżywienia i no na pewno nie ściągają, nie spinają skóry. Już jestem, musiałam skoczyć pod kran, bo niestety w studio brakuje bieżącej wody. Słuchajcie, jeśli chodzi o ten produkt, w momencie zderzenia z wodą zamienia się w taką troszeczkę emulsję, trochę jakby w konsystencji przypominające rozpuszczone mleko, coś w tym stylu. Natomiast skóra teraz jest bardzo taka wygładzona, nie ma uczucia spięcia, jest taka
satynowa. To jest takie moje pierwsze wrażenie. Kolejny produkt, który chcę przetestować wspólnie z Wami, to jest kolagen Nutrition Toner, czyli tonik, który jest z kolagenem, 150 ml. I czy ja tutaj mam jeszcze jakieś informacje? Tonik ujędrniający, jest tutaj polska instrukcja i chciałabym, żebyśmy sobie też przetestowali ten tutaj produkt. To jest po raz kolejny Pyongyang Yul i to są płatki, w zasadzie waciki, które absorbują 1/3 produktu, czyli na przykład tonika nie pochłaniają po prostu tak bardzo, przez co produkty starczają nam na dłużej, bo właśnie nie zostają na waciku. Tak wyglądają te waciki, bardzo takie cieniutkie. Tak, maleńkie. Tak wygląda ten produkt po wyjęciu z opakowania. Słuchajcie, bardzo ciężki, to jest szkło. Bardzo taki, no, konkretny, porządny, ekskluzywny, naprawdę bardzo fajnie się prezentuje, jeśli chodzi o samo opakowanie. Oczywiście produkt jest zabezpieczony, więc sobie tutaj go wyciągnę. O, tu ma taką zatyczkę. Jak ładnie pachnie. Oj, zobaczcie, jaki on jest gęsty. Wow, nie mam tego jak pokazać, ale on nie wygląda jak typowy wodnisty tonik, tylko tutaj jest bardziej ta formuła jak taka emulsja. Zapach bardzo intensywny, mocny. Od razu uczulam, jeśli ktoś nie lubi zapachu w kosmetykach, to ten tonik odpada, bo tutaj zapach jest bardzo intensywny, taki kwiatowy, świeży, odświeżający, dla mnie bardzo sympatyczny. Ja jestem na tak, bo Wy wiecie, że ja jestem fanką zapachów w kosmetykach. Od razu czuję taką błogość, relaks i ukojone zmysły i twarz. Wacik mi się roluje. Jeśli chodzi o tą formułę, słuchajcie, bardzo fajna, taka konkretna, otulająca, fajnie nawilżająca, pozostawiająca takie uczucie właśnie jeszcze odżywienia. Także fajnie. Kosmetyk, myślę, też bardzo dla osób z cerą suchą, przesuszoną, dojrzałą. W sumie to się zagapiłam, bo zamiast przechodzić do toniku, to wcześniej powinnam tutaj przejść do żelu peelingującego. Po prostu zapodział mi się tutaj na biurku, nie zwróciłam uwagi. W takim razie przetestujmy teraz ten produkt, a później raz jeszcze po prostu poza kamerą sobie nałożę tonik już po całej reszcie. I to jest Unique, łagodny peeling żelowy, który pomaga usunąć warstwy naskórek. Naturalny kompleks owoców AHA, zawierający 5 różnych ekstraktów z owoców: limonka, winogrono, pomarańcza, jabłko i cytryna. Łagodzi podrażnienia skóry, chroni skórę i pomaga utrzymać wilgotność skóry nawet po peelingu. No i super. Produkt nakładamy na suchą skórę, tak więc otwórzmy sobie najpierw go. Jeśli chodzi o moją skórę jesienią i zimą, peelingi to jest podstawa, bo inaczej byłaby ona zszarzała, taka, wiecie, wysuszona, zmęczona, tak więc peelingi sprawiają, że jesienią i zimą po prostu wygląda ona, że tak powiem, bardziej promieniście, świetliście. Ach, jeszcze chyba jest zabezpieczony, tak. O matko, słuchajcie, pachnie jak mojito, jak drink mojito, serio. Jak ktoś lubi, tak, ten drink, kojarzy mu się on z latem, to możecie w ten sposób wrócić do letnich wspomnień przy okazji tego peelingu. Zobaczcie, faktycznie żelowa bardzo konsystencja. Ten zapach jest obłędny. Nałożę sobie go jeszcze trochę. A, on się gumkuje. Myślałam, że on będzie miał w sobie drobinki. Nie czuję drobin. Czuję jak przy takich, wiecie, tych peelingach gomasz, czy jak one się tam nazywają, a no, on się po prostu gumkuje, tak, zmienia swoją konsystencję, przy okazji ściągając bardzo delikatnie martwy naskórek. Dla fanów właśnie delikatnych peelingów, no ja wolę zdecydowanie bardziej mechaniczne, bardziej takie z drobinkami konkretne produkty. No ten jest bardzo subtelny, słuchajcie, mam wrażenie naprawdę, że on jest taki, no, taki nieinwazyjny. Peeling zmyty i powiem szczerze, że chociaż miałam wrażenie, że on nic nie robi, to jednak teraz, no, skóra jest zdecydowanie jeszcze bardziej gładka, taka
no, aksamitna w dotyku, więc chyba jednak coś robi, chyba jednak po prostu jest delikatny, ale skuteczny zarazem. Fajnie, no to tak, po peelingu czas na maskę, przetestujmy sobie też ten produkt. To jest Food Mask, wielozadaniowa maseczka złuszczająca, po raz kolejny, zawarte w niej nasiona truskawek, cukier i ekstrakty roślinne doskonale oczyszczają skórę, pozostawiając ją nawilżoną. Delikatnie rozprowadź maskę na oczyszczoną skórę twarzy, zmyj letnią wodą od 5 do 10 minut. Tak wygląda po wyjęciu z opakowania. Bardzo mi się podoba, przypomina mi lody za czasów mojego dzieciństwa. Bardzo takie oldschoolowe opakowanie, retro. Z tym złuszczaniem podejrzewam, że chodzi o to, że ona ma w sobie pestki właśnie truskawek i przy masażu działa po prostu jak peeling mechaniczny, dlatego też ja już nie będę masować, tylko rozprowadzę sobie ten produkt na twarzy już bez żadnego pocierania, żeby no tutaj nie podrażnić tej mojej skóry, tym bardziej, że już peeling mam za sobą. No, słuchajcie, niesamowite. Ona pachnie i wygląda jak taki sorbet, jak lody sorbetowe. Naprawdę zapach jest bardzo naturalny, nie ma tutaj żadnej chemii, sztuczności. Czy ja mogę cię zjeść? Wygląda, zobaczcie, jak mój tutaj golf, bardzo podobny kolor i faktycznie widać tutaj te pestki właśnie z truskawek, już mi się podoba. Ołki do ołki, no to co, działamy, szpatułka, żeby było higienicznie, wyciągnę sobie trochę, zobaczcie, jak ona jest gęsta. Taka naprawdę jak sorbet lodowy. Dobra, nałożę sobie troszkę tak. I to, słuchajcie, jest maska z czarnym cukrem i właśnie nasionkami truskawek i naprawdę mam problem, żeby pohamować się ze zjedzeniem. Słuchajcie, to jest bardzo fajne, że to jest takie rozwiązanie dwa w jednym, że można ten produkt w momencie nałożenia właśnie zrobić sobie masaż i on będzie działał nie, po prostu jak peeling mechaniczny i złuszczy martwy naskórek, a można po prostu rozprowadzić i zostawić i tyle i mamy maskę. Tak więc mi osobiście to rozwiązanie bardzo się podoba. Tak jak mówię, ja już nic tutaj nie kombinuję, nie pocieram, bo myślę dość już na dzisiaj peelingu, jeśli chodzi o moją skórę, także starałam się tylko delikatnie rozprowadzić ten produkt na skórze i tyle. I teraz czekam 5 do 10 minut. Tak wygląda twarz na zbliżeniu. Zobaczcie, widać konkretne duże drobinki cukru i też te nasionka właśnie z truskawek. Tak sobie myślę, gdyby porównywać te dwa produkty pod kątem peelingów, to ta maseczka zdecydowanie dla osób, które nie mają skóry wrażliwej, dla osób z cerą powiedzmy może suchą, dla osób, które nie są wrażliwcami w żaden sposób, którzy mają skórę odporną na wszystko. No ja taką skórę mam, słuchajcie, mogę robić co tylko dusza zapragnie i raczej nigdy nie mam alergii. Natomiast ten produkt z kolei bardziej powiedziałabym dla osób z wrażliwą skórą, skórą może naczynkową, ze skórą właśnie skłonną do podrażnień. Tak, ten peeling będzie zdecydowanie dużo delikatniejszy, subtelniejszy, a mimo wszystko działający, bo mamy tutaj aż 5 kwasów, tak więc myślę, że tak, taki enzymatyczny peeling kwasowy zdecydowanie lepszy dla wrażliwców. Maska zmyta z twarzy, ma jeden minus, jak to cukier na twarzy jest dość lepka, przez to włosy gdzieś tam, no trzeba uważać, bo wszystko się przyłapuje, przychwytuje do tej twarzy, do tej maski, tak więc tutaj no taki delikatny minus, bo jest no tak jak mówię, no jak to cukier na twarzy, prawda? Słodki cukier. Dobra, przechodzimy do kolejnego produktu i do serum. Tutaj mam Unique i to jest Noni Light Oil Serum. I to jest serum z ekstraktem z owoców Noni, bogatym w silne przeciwutleniacze, aby zwalczać oznaki starzenia. Serum zawiera również różne oleje roślinne, w tym jojoba, makadamia i oliwę z oliwek, aby nawilżyć skórę i zablokować wilgoć.
Unikalna mieszanka oleju i ekstraktu owocowego dodaje blasku skórze, jednocześnie poprawiając drobne linie i zmarszczki. Dobra, zobaczmy sobie na ten produkt. Tak wygląda po otwarciu, szklana butelka, mamy pipetkę, więc fajnie. 50 ml dużo, naprawdę sporo. Produkt bez zapachu, taki dość lejący, o, taki trochę kremowo lejący, delikatnie mleczny. Nie wygląda na tłusty, raczej, no nie ma tutaj żadnego takiego uczucia, wiecie, jak takie olejki klasyczne, czy to nawet suche olejki, czy mokre. Tutaj konsystencja jest bardziej wodnista, więc chyba dobrze zrobiłam, chyba właśnie... Pierwsze to serum, a dopiero później krem. No, w momencie się wtopił, wpił. Produkt bardzo leciutki i taki w żaden sposób nie obciążający skórę. Zdecydowanie u mnie przy cerze suchej wymaga on teraz jeszcze nałożenia kolejnego produktu. I tutaj mam z kolei Advanced Nail 92 All-in-One Cream, 100 gramów, więc duże opakowanie. I to jest, słuchajcie, produkt z filtrowanym śluzem ślimaka dla takiego blasku, żeby nadać skórze blasku i od takiego zdrowego wyglądu, a mamy tutaj 92% właśnie śluzu ze ślimaka. Tak wygląda po otwarciu, słoiczek, plastikowe opakowanie. No i spróbujmy w takim razie ten produkt nałożyć w ramach okluzji, czyli żeby popchnąć nasze serum w głąb skóry i zabezpieczyć skórę. Zobaczcie, jaki to jest glutek ciągutek. No jak to oczywiście krem ze śluzem ze ślimaka. No hello, Dominika. Może nie to do ust, co? No i nakładamy. Jeśli chodzi o tą formułę, no to oczywiście jest ciągnąca, bardziej żelowa, bardziej taka leciutka. To nie jest produkt, który jest gęsty, jakiś taki masłowy. Tutaj raczej ta formuła jest właśnie w stronę żelu. Produkt bardzo wydajny, wystarczy go odrobinę, żeby nałożyć go na całą twarz. No i teraz skóra jest bardzo taka mokra, nawilżona, lepka. I myślę, że ten krem ze śluzem ślimaka też będzie fajnie sprawdzał się pod makijaż w ramach bazy. Trzeba by to sprawdzić, zresztą zaraz to sprawdzę, bo będę robić makijaż. Natomiast on jest fajnie lepki, więc podejrzewam, że powinien bardzo ładnie przychwytywać, przyłapywać podkład, dzięki temu właśnie sprawiać, że będzie się on ładniej i lepiej trzymał na skórze. Także pozwólcie, że szybko ogarnę twarz, a zaraz przechodzimy już do testu naszej palety. No i przechodzimy już do makijażu oka i do naszej palety z Action i Max & More. Oczywiście ona jest zafoliowana, więc fajnie. Tutaj naprawdę duży plus za to, że tak, że jest zabezpieczona odpowiednio. Dobra. Po otwarciu paleta prezentuje się tak. No, jest bardziej zgaszona na pewno od tej poprzedniej. Mamy tutaj zupełnie inną kolorystykę, trochę niebieskich kolorów, takich bardziej chłodnych. Mamy też oczywiście jakieś brązy, złoto, mamy też tutaj taki fiolet ładny. Przesłuchujmy sobie tą paletę. Jestem bardzo ciekawa właśnie tych niebieskich odcieni. Zapowiada się dobrze. Tak wyglądają przykładowe, pierwsze, lepsze z brzegu cienie. No i jest tutaj na pewno pigment, jeśli chodzi o te błyskotki. Perłowe cienie bardzo fajnie się słoczują, są bardzo też takie kremowe, masłowe, sunące. Natomiast maty też sobie zobaczmy. Tutaj przykładowe. No też są bardzo kremowe, takie satynowe w odczuciu. Zobaczcie, tutaj też jest bardzo dobry pigment. Tak więc paleta zapowiada się naprawdę obiecująco. Jeszcze chcę Wam ją porównać do tej właśnie tutaj, no, która naprawdę skradła moje serducho. Widać, że kolorystyka jest inna. Tutaj mieliśmy dużo takich bardziej urozmaiconych tych odcieni. Były i zielenie, i niebieskie, i róże. No tutaj bardziej ta paleta była kolorowa. Tutaj jednak jest bardziej właśnie taka neutralna, nieco bardziej zgaszona. No faktycznie ta jest bardziej taka letnio-wiosenna, ta bardziej już jesienno
zimowa. Zgadzacie się ze mną? No dobra, bez gadania przechodzimy w takim razie do malowania. Porymujemy sobie trochę. Muszę się tylko najpierw umyć, doczyścić. I tak sobie myślę, żeby przetestować jak najwięcej, zrobimy jedno oko inne, drugie oko zrobimy zupełnie inne. Tak mnie naszło, żeby jedno oko zrobić trochę tutaj właśnie w tych niebiesko-szarych odcieniach, a drugie, żeby zrobić tutaj nieco z różem, może z tym fioletem. Zobaczymy w praniu, co nam wyjdzie. Zaczynam od tego tutaj takiego różo-fioletu. Dance All Night, tak się nazywa ten cień. I nakładam go w załamanie. Bardzo fajnie się rozprowadza. Pigment może nie jest na razie jakiś taki oszałamiający. O, ale można go budować. Trochę sobie go rozcieram w załamaniu, powyżej załamania. I od razu też rozetrę sobie go tym tutaj różem. To już jest delikatniejszy, właśnie bardziej taki żywy odcień. Crazy, tak się nazywa. Powyżej tutaj, żeby połączyć sobie go, rozetrzeć, zmiękczyć te granice i ciągnę podług brwiowy, łagodząc sobie tutaj wszystko. Ładnie się te cienie przenikają, ładnie się nakładają jeden na drugi jak na razie i jeśli chodzi o jakość, naprawdę bez zarzutu. Dobra, przejdźmy w takim razie w zewnętrzny kącik oka. Zacznę od tego brązu tutaj, żeby przetestować po prostu jak najwięcej. Oj, tak, sypki w tej palecie. No i widać, że tutaj też pigment jest lepszy po prostu. Taki, no, intensywniejszy. Nakładam, rozcieram w zewnętrzny kącik i do załamania, łącząc go z tymi moimi różami. Na ten brąz wklepię odrobinę tego, żeby trochę to się mi ładniej tutaj połączyło. Czyli wracam do cienia Dance All Night. Zmienię sobie tylko pędzelek już na taki bardziej precyzyjny. No i nałożę sobie go tutaj właśnie, żeby trochę przyciemnić jeszcze ten zewnętrzny kącik. I zneutralizować ten brąz właśnie, żeby tutaj był on bardziej adekwatny do tych róży. No i teraz przejdę do tego tutaj fioletu. Spróbuję go delikatnie wklepać w środek. Zobaczymy, ale jeszcze ten jest fajny. Feeling Pretty też jest ładny. To jest takie bordo z kolei. A Weekender wygląda tak. Oba są fajne. No tu chyba jednak ten by bardziej pasował od fioletu. Chyba jednak ten. Zmiana koncepcji. Słuchajcie, pigment tutaj jest taki, że cała jestem teraz od tego swatchowania brudna. Dobra, czyli przechodzę jednak do tego tutaj cienia. I nakładam sobie go w środek. Bardziej puchatym pędzelkiem. Po to, żeby zrobiła mi się tutaj ładna tafla, już nie stemplując, a bardziej właśnie tak pociągłymi ruchami, żeby wydobyć blask tego cienia. No ładny jest, bardzo ładny. Słuchajcie, tak, robi się nam taka jesień tutaj trochę na tym oku, bo te róże są już takie bardziej przygaszone i to bordo jak liść. Fajnie. Sam wewnętrzny kącik, a nałóżmy sobie, myślę, tego złota. O, Club Life też jest fajny. Piękny cień. Czy ten? Czy może Friday Night? Ten. Zobaczcie, jakie tutaj mamy ładne złota. Może jednak ten? On jest taki cieplejszy, bardziej w pomarańcz wpadający. Tak, jednak ten. Czyli to jest cień Friday Night, on jest tutaj. Fajnie, że te cienie się nie sypią, nie osypują, że tutaj ta formuła jest naprawdę bardzo taka kremowo-satynowa. Łączę sobie oczywiście tutaj jeszcze te cienie z sobą, żeby nie było granicy i widocznego przejścia. No naprawdę, ten makijaż trwał dosłownie 5 sekund. Przechodzimy w takim razie na dół powieki. Zaczynam od mojego brązu i nakładam go w zewnętrzny kącik właśnie po to, żeby sobie zrobić głębię. Przyciemnić i połączyć górę z dołem. Wracam do mojego fioletu i nakładam go na ten brąz, wklepując oczywiście i
trochę sobie go tutaj pociągnę dalej. No i przejdę od razu też do różu i trochę tym różem zmiękczę sobie granicę. I jeszcze zjadę nieco niżej. Czysty pędzelek i rozcieram sobie jeszcze tutaj wszystko, łagodząc. Jak gdzieś tutaj jeszcze coś było, widać jakąś granicę, gdzie się cień kończy, to żeby to zniwelować, żeby to ładnie, płynnie się rozchodziło. Uuu, tu jest też jeszcze fajny cień, Party, tak się nazywa. To jest ten cień i chyba nałożę go jeszcze tutaj. Oj, będzie kolorowo dzisiaj na oczach, coś czuję, ale co poradzić? Chcę przetestować jak najwięcej po prostu. Pomarańcz, trochę właśnie z bordo, z czerwienią, no naprawdę bardzo taki jesienny odcień. Mega mi się podoba, tak. Taki do jesiennych makijaży, ciepłych makijaży będzie jak znalazł. Przejdźmy od razu na drugie oko i do tych naszych tutaj niebiesko-szarych, bardziej chłodnych zdecydowanie. To oko będzie cieplejsze, to będzie chłodniejsze. Ciekawe, które będzie finalnie wyglądało lepiej. A już teraz czekam na Wasze komentarze. Piszcie, które oko Wam się będzie bardziej podobało. Zaczynam od... Może od tego tutaj? Takiego chłodnego, bardzo zimnego brązu. Wręcz takiego szarego brązu i nakładam go w załamanie, delikatnie sobie tutaj zaznaczając właśnie, pogłębiając załamanie. Oj, to jest bardzo fajny, słuchajcie, cień do imitowania właśnie cienia na oku. Dla osób, które lubią delikatne, myślę, też makijaże, to może być świetny cień, taki właśnie codzienny, w makijażu dziennym. Oj, ale on ale wygląda naturalnie, wow! No i zanim zacznę tutaj bawić się, rozcierać, to przejdę od razu do tego tutaj ciemnego właśnie, tak jest taki granat, szary granat i na podczyszczony pędzelek. Wow! 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 Słuchajcie, na oku on wygląda na taki niebieski granat z czernią. Bardzo taki, do takich wieczorowych makijaży. Buduję sobie oczywiście intensywność i mój zewnętrzny kącik, dokładając i delikatnie już rozcierając sobie ten cień. Przejdę do tego cienia Drinks. Jak myślicie? Uuu, fajny jest ten cień. Ale ten też mi się podoba. Najpierw nałożę ten, bo jest trochę ciemniejszy, a w wewnętrzny kącik nałożę ten. Ale postaram się go podciągnąć nieco dalej, żeby było go więcej po prostu. Ale ten też wykorzystamy sobie. A co, jak szaleć, to szaleć. I zaczynam od tego ciemniejszego. Fajne. To jest takie srebro z fioletem. Też bardzo dobrze napigmentowany. I przejdę sobie teraz do mniejszego pędzelka i do tego właśnie bardziej niebieskiego srebra. O, i wkładam go. Ojej, ojej, jak on pięknie wygląda. To jest taki błękit wręcz srebrny. No i teraz, gdy wiem już mniej więcej co i jak mogę sobie dopracować oko i zewnętrzny kącik, także przechodzę do puchatego pędzelka i ładnie sobie tutaj rozcieram, dokładam, buduję intensywność i kształt. Delikatnie, słuchajcie, bardzo lekką ręką, nie przyciskam zbyt mocno, bo te cienie są bardzo mocno napigmentowane, nie chcę sobie zrobić plamy żadnej. Przechodzę teraz na dół powieki, do mojego pędzelka i zaczynam od ciemnego granatu. Wrócę do mojego brązu, tego chłodnego i delikatnie tylko tutaj jeszcze sobie porozcieram ten granat. Ale naprawdę nakładam go w niewielkiej ilości na pędzel. Tutaj są jeszcze bardzo fajne cienie. Ten i ten. To są bardzo takie kolory skóry, przy czym ten jest bardziej taki satynowy, delikatnie ma tutaj mikę, która rozświetla. I myślę, że spróbuję nałożyć go delikatnie tutaj w wewnętrzny kącik. Zobaczymy, jak będzie on wyglądał. O, zobaczcie, w jaki sposób fajny możemy sobie rozświetlić spojrzenie. Niekoniecznie cieniem takim stricte perłowym. Tak jak mówię, on jest bardziej taki satynowy.
delikatnie rozświetlający. Natomiast ten cień nałożę sobie tutaj jeszcze delikatnie, po to, żeby sobie nadać koloru. Teraz pytanie, kto jest bardziej team ciepłe oko, a kto jest bardziej team chłodne oko? Bardzo jestem ciekawa. Oczy mamy gotowe, szybko poza kamerą walnę kreski, przykleję też sztuczne rzęsy, a później wracam do Was z moimi przemyśleniami, wrażeniami, jeśli chodzi o tą paletę Club Life. Makijaż gotowy, tak oto się prezentuje. Przyszła mi teraz na myśl zabawa w ciepło-zimno. No właśnie tutaj mamy dwa zupełnie kontrastujące właśnie tony, ciepłe i zimne. Dajcie proszę znać, który makijaż oka bardziej Wam się podoba. Czy ten tutaj, czy może ten chłodniejszy. Jeśli chodzi o paletę, słuchajcie, naprawdę nie widzę tutaj większej różnicy w jakości od tej palety. Więc tutaj myślę jest jedyna różnica w kolorystyce, zarówno właśnie ta stara paleta jak i ta są po prostu sztos, świetne, za 20 zł myślę jak najbardziej warte zakupu, jeśli tylko kolorystyka Wam odpowiada, jeśli tylko, że tak powiem, chcielibyście uzupełnić swoją gamę kolorystyczną cieni o takie właśnie oto kolorki, to jak najbardziej, słuchajcie, nie było ani jednego cienia w dzisiejszym makijażu, a przetestowaliśmy ich naprawdę sporo, który byłby słaby jakościowo, który gdzieś tam by się osypywał, czy nie chciałby się budować i tak dalej, który robiłby plamy. Nie było takiego cienia, wszystkie jakościowo naprawdę wypadły świetnie i zarówno to oko, jak i to oko zrobiłam dosłownie tak, praca to była czysta przyjemność i oczywiście zobaczymy po całym dniu, jak makijaż się utrzymał. Przyjdę do Was na szybki update, na szybkie podsumowanie. Natomiast na chwilę obecną ja mogę powiedzieć tylko jedno słowo. Wow! Naprawdę genialna paleta. I to tyle, jeśli o mnie chodzi. Czekam na Wasze przemyślenia w komentarzach pod filmem. Piszcie, czy macie może już tą paletę, jak ogólnie Wasze wrażenia. Bardzo jestem ciekawa. Zachęcam Was też do odwiedzenia sklepu La Rose, czyli partnera dzisiejszego odcinka, gdzie znajdziecie naprawdę bardzo fajne produkty pielęgnacyjne, azjatyckie, ale nie tylko. No i oczywiście wszelkie informacje znajdziecie też w opisie pod filmem. Wrzucę Wam, gdybyście byli zainteresowani którymś z tych właśnie produktów do pielęgnacji. Tak więc oblukajcie koniecznie. To tyle ode mnie. Całusy. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa! Hej, przychodzę do Was na szybki update. Mam ten makijaż na sobie około 6 godzin i niestety, ale muszę się go już pozbyć, dlatego, bo oczy zaczęły mi łzawić i to jest dla mnie bardzo dziwna sytuacja, trochę rozczarowująca i smutna, bo o ile po tej palecie Wild Flowers nic się nie działo i nosiłam makijaż cały dzień i świetnie się utrzymały cienie, tak tutaj zobaczcie głównie to oko, widać, że no, kącik dość mocno mi łzawi, a nie chcę zwalać tego całkowicie na paletę, na pewno będę jeszcze testować, być może po prostu taki dzień, czasami tak się u mnie dzieje, że po prostu jestem bardziej zmęczona, albo no nie wiem, z jakichś innych powodów gdzieś tam te kąciki bardziej mi łzawią, oczy są bardziej wrażliwe, tak więc nie skreślałabym tak do końca tej palety, ale na pewno no tutaj te kąciki mi łzawią, zarówno ten jak i ten, ale ten już tak troszkę mniej, mam wrażenie. Skóra wygląda pięknie, tak więc chciałabym jeszcze wrócić do tego kremu ze śluzem, ze ślimaka, który faktycznie sprawił, że zobaczcie, jak dobrze siedzi ten makijaż. Podkład pięknie się utrzymał, tak samo bronzer, wszystkie tutaj rozświetlacz i tak dalej. Mam wrażenie, że naprawdę no, ten makijaż wygląda bardzo tak równomiernie, jeśli chodzi o podkład, więc ten krem ze ślimakiem, no myślę, że to jest naprawdę fajne rozwiązanie, fajne odkrycie w ramach takiej właśnie bazy pod makijaż. Generalnie skóra wygląda bardzo świetliście, świeżo, no trochę się już zaczynam wyświecać, zupełna normalka. Natomiast, no jeszcze chciałam Wam tylko powiedzieć, że mam jeszcze paletę tą, to też jest nowość z Action, ta kosztowała niecałą dychę, 9,90 z drobnymi chyba jakoś tak. Natomiast zostawiam ją do kolejnego filmu, będziemy testować, też jestem bardzo ciekawa tej palety, natomiast ta Club Life, no nie wiem, tutaj jakby delikatnie coś nie pykło,
Będę jeszcze testować. Dajcie znać, co myślicie, czy macie już tą paletę i jak wasze wrażenia. Całusy, pa!